fajnie, bo nie nas uczą tam jakoś szybko bywać, bo będziemy mieć to zrobić. Z tego nie uciekniemy, tylko temu musimy złapać władzę, bo to jest zaskoczenie największe, jakie można zrobić. No właśnie, nie pytajmy, jak my to zrobimy. No. Ja my nie pytajemy, jak my to zrobicie. My cały czas wierzę, Janusz pytają, jak my to zrobimy, a jak my to zrobimy. Czyli są ludzie operacyjni. Tak, kolega tutaj, który to pytanie jest. Ja się na... Dobrze, ale potrzebni są tacy ludzie, potrzebni są właśnie tacy ludzie, którzy mogą coś. Ale są po właśnie nie muszę, na ajo, ludzie. Ale ja tutaj ja do ciebie tutaj nawiążę do tego twojego pytania. Monsanto, farmie i tak dalej, prawda? I ludzie zaczęli wygrywać. Tak. Najmniejsze odszkodowanie to było 80 milionów dolarów. Później odszkodowania szło już miliardy do fizycznych osób. To jest pierwszy punkt. Protesty we Francji i u nas się głupcze nie mówiło, co oni mieli na kamizelkach, co było naprawdę. Koniec z marionetką do krzywdy, naprawdę, tak? Cały system finansowy. Ja studiowałem 93 rok, co robił Soros. Wcześniej czytałem książki o Kostolanie, to był jego poprzednik. On pracował na funduszu Quantum, to jest własność od Szyldu, z którego on dostawał 20%. I jak Państwo myślicie, ile zarabiał na tego funduszu on dla siebie dziennie w 93 roku? Procentowo? 2,5 miliona dolarów, czyli Szyldowi mieli z tej jednej firmy 10 milionów dolarów dziennie. To są dla nich żadne pieniądze, prawda? Ale do czego zmierzam? Jak oni działali? My żyjemy w rzeczywistości, w której mamy do czynienia z piramidą finansową. I Soros stosował dźwignię 1 do 9. Czyli kupuje akcje, zastawia je, za to dostaje obligacje, za to zostawia kolejne akcje. Ja tak robił 9 razy, prawda? I w 2008 roku Lehman Brothers robili to już 100 razy. Zresztą świetnie zawieszą firmy. A nie, wiecie jak to wyszło? To wyszło w ten sposób, że po prostu...